Lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć to, co to znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. I dzisiejszy dzień i was prześladować będą. Wydaje się, że Pan Jezus w ogóle nie wie, co to jest marketing. Trochę postudiowałem i marketing to raczej taka opcja, żeby wcisnąć produkt, reklamować go na wszelakie sposoby, wychwalać, pokazywać to, co jest w nim piękne, wspaniałe, mimo że i tak do niczego się nie nadaje. A Pan Jezus wszystko robi na odwrót. Daje nam życie wieczne, swoją miłość. I wcale tego aż tak bardzo nie zachwala. Mówi: was prześladować będą. Mam kochać, aby mnie prześladowano. Coś Panu Jezusowi się poprzestawiało. To nie na dzisiejsze czasy, nie na ten czas, który obecnie przeżywamy, doświadczamy. Więc czymże jest prześladowanie? O prześladowaniu, gdy mówimy, to zaraz nam przychodzą wszystkie trudne sytuacje. Ktoś nam coś powiedział, ktoś nas wyśmiał, ktoś wygarnął, jakie są moje wady, słabości. Ktoś czasami powiedział prawdę o mnie, a ja już mówię, że jestem prześladowany. Moi drodzy, może i nadużywamy tego słowa, ponieważ prześladowanie jest to silne słowo mówiące o oddaniu swojego życia, o pozbawieniu części siebie, tego, co mam wspaniałe i piękne, w imię czegoś ważnego, pięknej wartości, miłości Boga. Ja bym może dziś użył innego słowa, aby mówiąc o błogosławionych, błogosławieni, którzy są wyśmiewani. To słowo pasuje w naszej ojczyźnie, to słowo pasuje w Europie, w naszym kontekście kulturowym, aby mówić, że jesteśmy wyśmiewani. Wyśmiewani dlatego, że przyznaję się do Boga, że uczynię znak krzyża, że pójdę na niedzielną mszę świętą,
A ile osób czyni to w ukryciu przed swoimi znajomymi? Boi się wyśmiania. Boi się tej etykietki. Jesteś zbyt pobożny, zbyt religijny. Nie nadajesz się do naszego towarzystwa. A przecież człowiek wierzący to nie ten, który jest smutny, załamany, ale ten, który się cieszy. Przyznaje się do swojej wiary. Człowiek, który może i często wyśmiany, ale jak widzicie, jesteśmy tu razem, ponad 500 osób, przyznajemy się do Boga, modlimy się razem i nikt nikogo nie wyśmiewa. Nikt nikogo nie wytyka palcami. Zawsze wspólnota. Wspólnota przyjaciół, którzy wierzą tak jak ja. Wspólnota osób, które podadzą rękę, kiedy ktoś mnie wyśmiał, zrobił mi przykrość. Błogosławieni, którzy zostali wyśmiani, albowiem znajdą się ci, którzy ich pocieszą, dadzą siłę i radość. Wyśmiewać drugiego człowieka to jest właśnie też brak miłości. Bo przecież mamy się akceptować, mamy sobie pomagać, dążyć do świętości. Dlatego w tym naszym podążaniu za Bogiem bądźmy razem, w grupie, w jedności, aby mieć siłę, odwagę, tak jak teraz, gdy tu jesteśmy pod tą pliszczyńską wiatą. Potem, gdy będziemy wracać do swoich domów, rodzin, pamiętajmy, że jest nasza wspólnota. Wspólnota RSM-u, wspólnota przyjaciół, gdzie wierzą tak jak ja. Może czasami brak im odwagi. I was prześladować będą. Tutaj, zobaczcie, bawimy się, cieszymy. Wczoraj dyskoteka, wygłupy, tańce, hulanki i tak dalej. Ale nie robimy to po to, aby się tylko zabawić. Ale żeby nabrać siły. Aby pójść do swojego domu, do swojej rodziny, gdzie czasami coś się nie układa, gdzie czasami ktoś mi powie, a ty znowu idziesz do kościoła, to sobie idź, a daj mi spokój, gdzie ktoś jeszcze powie coś gorszego na mój temat. Po to jesteśmy tutaj, aby cieszyć się życiem i tym życiem się dzielić, jego radością. Moi drodzy, jesteśmy księżmi sercanami. I też w grupie naszych współbraci są ci, którzy oddali życie za wiarę. I o nich można mówić, że byli prześladowani. Nasi współbracia, którzy zostali zabici w Kongo w czasie rebelii. Choćby jeden z naszych współbraci jest już ogłoszony błogosławionym. Błogosławiony Jan Maria od Krzyża. Hiszpan, który w latach 30. oddał swoje życie za wiarę. Jest męczennikiem. Ile jest ludzi, którzy, zobaczcie, zostawiają swój kraj, zostawiają swoje życie wygodne, gdzie tylko można kogoś wyśmiać za wiarę i jadą tam, gdzie jest trudno. Myślę teraz o naszych współbraciach w Wenezueli, gdzie sytuacja jest podobna jak w Ukrainie. Każdego dnia giną młodzi studenci, walcząc o wolność. I nasi współbracia są tam razem z nimi. W zeszłym roku jeden z naszych współbraci został tam zabity. Myślę o naszych współbraciach w Wenezueli, w Wietnamie, którzy ewangelizują, głoszą Chrystusa, ale nie jako księża, bo ich deportują, jako nauczyciele języka angielskiego. Myślę też i o grupie ostatniej, 7 naszych współbraci, którzy teraz właśnie udała się do Chin. Również ukryci, nie przyznający się od razu do wiary. Działający po cichu. Działający w ukryciu, aby nie być zabitym, aby nie być człowiekiem wypędzonym i aby dać nadzieję drugiemu człowiekowi. Oni zaczerpnęli swojej wiary z serca Jezusowego, które kocha. Tą wiarą żyją i chcą się nią podzielić. I my tutaj, gromadząc się w Pliszczynie, chcemy tą wiarę odkryć, nią się cieszyć, aby dzielić się tam, gdzie jest wyśmianie,
gdzie czegoś brakuje. Moi drodzy, błogosławieństwa przede wszystkim dotyczą Pana Jezusa, bo On pierwszy je przeżył. I też patrząc na Jezusa Chrystusa, dźwigającego krzyż, jest to dla nas przykład, jak walczyć o wiarę, jak walczyć o ideę, jak walczyć o miłość. Zobaczcie, Pan Jezus idzie z krzyżem na swoich ramionach, ubity, popychany, wyśmiewany, wyszydzany, upada, ale powstaje. Wie, że za chwilę dojdzie na szczyt góry, gdzie go zabiją. Nie poddaje się. Gdy brakuje sił, upada, nadal powstaje. Ale też zobaczcie, znajdują się osoby, które podają rękę, ocierają twarz. Są nieliczni. Ale dzięki tym osobom dociera do góry Kalwarii, aby tam umrzeć, dać swoje życie, otworzyć swoje serce przepełnione miłością. Ale potem przychodzi czas zmartwychwstania, odziania w białą szatę, czas radości i chwały. I każdy z nas, patrząc na Jezusa, może uczyć się, jak dźwigać krzyż, jak przygotować się na prześladowanie, na wyśmianie. Ponieważ gdy będę upadał, Chrystus będzie przy mnie. Będzie zawsze ktoś, kto mi pomoże. To jest radość wiary. To jest jedność wspólnoty, która się umacnia. Gdy odprawiałem moją mszę prymicyjną, ksiądz kaznodzieja, tutejszy proboszcz, ksiądz Henryk, w czasie kazania opowiedział pewien przykład o bambusie. Czasami w rodzinie też mi mówią, że bambus. Ponieważ ten przykład opowiada o poświęceniu siebie dla innych. Mówił ten przykład, na ile go pamiętam i staram go sobie w miarę odświeżać w pamięci, wyglądało to tak. Był pewien człowiek, który miał wspaniały ogród. Bardzo wspaniały, a w tym ogrodzie rósł pewien bambus, bardzo piękny, umiłowany przez gospodarza. Dbał o niego. A bambus, czując tą miłość gospodarza, starał się, aby rosnąć jak najlepiej. Po wielu latach przyszedł do niego gospodarz i mówi: potrzebuję ciebie. Bambus od razu się ucieszył. Mój pan, gospodarz, przygotował mi coś wspaniałego. Ale głos gospodarza był smutny. Muszę cię wyciąć. Bambus się wystraszył. Jak to mnie? Najpiękniejsze drzewo chcesz wyciąć? Gospodarz dorzucił: jeżeli cię nie wytnę, nie będziesz mi potrzebny. W końcu bambus się zgodził. Wytnij mnie. Ale gospodarz dorzucił: muszę jeszcze zrobić coś więcej. Muszę obciąć ci gałęzie, zerwać twoje liście, rozciąć cię na pół i wydrzeć twoje serce. Bambus był już przerażony. Znów nie chciał. Ale gospodarz dorzucił: jeżeli tego nie uczynię, nie będziesz mi potrzebny. W końcu bambus się zgodził. Został wycięty, ogołocony ze swojego piękna, rozcięty na pół, wypróżniony, a gospodarz użył go jako kanału podającego wodę do wyschłego ogrodu. W ten sposób piękny bambus stał się użyteczny. Może nie powiem wam, że macie być jak bambus, bo to dziwnie brzmi, ale mamy być ludźmi pięknymi przed Bogiem, ale też otwartymi na to, że przyjdzie czas próby, czas doświadczenia, czas tego wycięcia, ogołocenia, czas wyśmiania. Dlatego będąc tutaj w Pliszczynie, cieszmy się radością płynącą z wiary. Przygotujmy się na spotkanie z Bogiem, który czasami wymaga coś więcej
abyśmy byli użyteczni.